A oto i wielki Slayer. Ostrzec kapłana. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Doom Eternal. Nim jednak skoczymy dalej, warto by było wykorzystać nasze punkty broni. Na przykład tutaj ruchoma wieżyczka, żwawy strzelec, zwiększona prędkość ruchu. Kurczę, aż 6 punktów. Mam nadzieję, że to jest naprawdę warte grzechu. Zabić co najmniej 5 wrogów pojedynczą serią z wieżyczki bez przegrzewania jej 10 razy. Okej, czyli to chyba w miarę zrozumiałem. Do tego, patrząc na strój, myślę, że możemy rozwinąć nasze odmrożenie. Ostatnio dość często z tego korzystamy, co mam nadzieję, że cieszy. W tej misji nie mamy żadnych wyzwań z nią związanych, a także trochę rzeczy do znalezienia, które chyba będą leżały po drodze. Na to liczę. To co? Ruszamy. Chociaż może chwilę popatrzmy na okolice. Uwielbiam te widoki w grach. O właśnie, będąc przy ukrytych rzeczach. Numer 1. I strażnik 1. Coś w tym jest. Zobacz zawartość. Numer 2 kryje się gdzieś w tej okolicy. Nie chciałbym wsiadać za szybko, gdyby się miało okazać, chociaż nie, no to będzie po drodze, tak? Zakładam, że to jest winda na dół. Gdyby miało się okazać, że na przykład coś gdzieś tam jest za zakrętem, wystarczy tylko, albo trzeba odpowiednio skoczyć. Znaleźliśmy go w dolinie za murami zamku. Był ciężko ranny i nosił to. Szlak. Ciężki szlak. Zabić ich. Trzeba zabić ich wszystkich. On nadal chce walczyć. Nawet pomimo licznych obrażeń. Odesłać go na arenę. Będzie osądzony, tak jak inni. Oho, wspomnienia z dzieciństwa, tak? Historia strażników, część 4. Okej, idziemy po kolejne opowieści. Może ja chwilę dam posłuchać. Proponuję ci, potężny wojowniku, zawieszenie broni. Never say never, czy jak to tam było? Mamy się w tym wykąpać? Ach, a szkoda. Chciałem, żeby te nóżki zamoczyć. A nóż to pitna. Wiem także, co musiałeś zostawić za sobą. A zatem wróć do tego. Zostaw tę krucjatę. Nie ocalisz ich. Sami mnie o to prosili, a zatem właśnie to im daję. Jak pozwolisz kapłanowi żyć, zwrócę ci wszystko to, co demony odebrały ci tak dawno temu. Wystarczy jedynie, że zawrócisz, a wszystko to znów będzie twoje. A cały ból, który nosisz, zniknie. Kuszące, ale nie ufamy ci, Cowmaker. Czy jak to tam nie było? Kolejne opowieści i tu już warto się rozejrzeć trochę lepiej, bo gdzieś powinno być żyćko. Ha! Tylko w sumie chyba i tak tu będziemy musieli dojść. I jeszcze nie po kolei przeczytałem. Od złej strony, no cóż. Ale z tego co widzę, to kolejność nie jest chyba aż tak istotna. Proszę, jak oszukaliśmy system, ale żeby system teraz nie oszukał nas, to gdzieś miał być żyćko u góry. A, po tej drugiej stronie jak gdyby. Tylko nie chcę jeszcze tam wchodzić. Podnieśmy kartkę. Kto by pomyślał, że to było inne przejście. Okej, wracamy na klimatyczną ścieżkę. To jest dużo przejść. Dużo za dużo, bo tak daje do myślenia, po co to komu, na co. Dobra, chyba czuję, na co to komu. Tu gdzieś coś musi być, bo nie wierzę, że pójdziemy dalej i będziemy mieli okazję jeszcze wrócić po to. 7 Up. Od góry. Czy ta dziura... O, a tu też coś mamy do kliknięcia. Ha, znaleziono sekret, no ciekawa sprawa. Dlatego było tu wejście. Ktoś poszedł normalną drogą, mógł czasem tego nie zobaczyć. Okej, już rozumiem. Żal mi tych biednych ludzi, naprawdę. Przechodzą prawdziwy koszmar. Ale i ja muszę ocalić świat, bowiem bez ich dusz nie będzie piekielnej energii, a wtedy skończy się Argent. Nie mogę pozwolić, by tak się stało. Nie staniesz więc na drodze rozwoju, Urdaku. Bo tak było zawsze i tak będzie teraz. Nie wolno ci odbierać nam szansy na rozkwit i rozwój. Skoro tak mówi... To my chyba musimy zdziałać inaczej. Za nami jest automapa, a u góry jeszcze dwie rzeczy. A, już rozumiem magię automapy, bo tak się zastanawiałem, po co nam ona, a ona po prostu odkrywa cały obszar, jaki możemy przejść i niestety walka z demonem w tym miejscu. No dobra. Czyli wiele wskazuje na to, że podejdziemy tu. Aha. No i dawno nie było monet punktów kreatorskich. Chciałem właśnie mówić, że trochę mi ich brakuje. Historia strażników. No trochę tego tu jest, ale jeżeli chodzi o wszystkie znajdźki, pozostały dwie. Jak zajdziemy na górę, wystarczy się cofnąć, a druga gdzieś blisko areny. Przeraża mnie ten żółty kolor, to oznacza, że znów szykuje nam się boss. Nie będę patrzeć bezczynnie, jak narażasz naszą przyszłość. Ziemia zostanie pożarta, a energia nadal będzie płynąć. Tylko jeden lud może przetrwać. Twój albo mój. No to jednak daje nam szansę wygranej, więc... No dobrze. Czyżby to ten ostatni kapłan, z którym przyszłoby nam się niebawem spotkać? Najpotężniejszy. O! A to nie po naszemu. Piekielne treści. Czy warto z nimi walczyć już teraz, czy my nie możemy zrobić krzywdy? Słuchaj, bo jakbyśmy mieli się... Nie możemy. Jakbyśmy mieli się spotkać na arenie, to trochę słabo. No fajnie się bawicie, fajnie. Szybka podróż odblokowana, okej. Widzę ostatnie możliwości przygotowania się. Gladiator. O kurcze. I to jest chyba nasz przeciwnik. Niepokonany jak dotąd w walce. Dysponuje tarczą. Świetnie. A my co możemy powiedzieć? Wszystko na full. BFG, jeden nabój. Mam nadzieję, że położy go na raz. I zabijaj. Na pewno nadasz się, jak znalazł na pierwszą linię nieznajomy. To demony. Pełno ich wszędzie. Zabić. Zabić je wszystkie! Opatrzcie jego rany i dajcie go do nas. Chciałabym wiedzieć coś więcej o tych, o których mówi. Tak jest, o pani. Jeżeli święta krew strażnika spadnie na tę ziemię, ty utracisz tutaj swoje wszelkie prawa. Gdy znajduje się na tarczy, oczy rozbłyskają na zielono. Gladiator wkrótce zaatakuje. Traf go, gdy oczy są zielone, by oszołomić go i zyskaj szansę na atak. O proszę. Ty, klub Gladiator, łosiniec. A jakby z balistą do ciebie podejść, chociaż ona trochę za długo się ładuje, ale może... Dobra, nie. To na pewno nie na prawe. No i co... A tak. I co więcej, dobra. Rozumiem już, jak działa ta walka, czyli on daje oczka. No uciekać tam te łobuzy. Oczka. No i czemu? Coś nie poszło. Jeszcze, ale to o, mogę zostawić sobie to na później. Nie wiem, jak to działa, że nie działa. To chwilę po tym zielonym, tak to bardziej wygląda, ale zobaczymy jeszcze, dajmy mu chwilę. Kurczę, nie wiem, czy jakieś szybsze uniki na to robić, czy jak? Wiecie co, trochę za dużo się tego wszystkiego tu zrobiło. Dlaczego namierzają płotki zamiast... Ha! Jednak co rakiety, to rakiety. Ale podoba mi się ta walka, jest taka... Oj, wszystkich, tylko nie jego, tak. Wiedziałem, kogo podpalić. No, daj oczka. Nie, jednak rakiety są trochę za wolne, mimo że są silne. To nie jest to, co byśmy chcieli tutaj uzyskać. Kurczę, nie rozumiem jeszcze tego zasady działania, tak? Bo czy mamy w niego, czy w tarczę strzelić jednak, jak są zielone oczy? No, nie, no w niego. Ale wydaje mi się, że wcześniej też ładowaliśmy ostro w niego i tak średnio to jakoś wyszło. To na takich jak ten to wolałbym jednak... Kurczę, że gladiator szaleje. Okej, udało się. Dobra, odejść ludzie! Słoci, święci! Znaczy nie, to przekręci bardziej w tym miejscu, chyba. Cyk, zębiska. Będzie strzelał, a jednak nie. Kurczę, akurat jak zmieniałem broń, musiało trafić. Ale na ten moment walka taka, myślę, że wyrównana w miarę. Może błąd robię, że czekam, aż on uparcie zrobi błysk. Bo tak też mu trochę życia odchodzi. Ojojojojojoj. 3 granat. Tak, idealnie. Czułem, że wyczułem dziada. Tylko nam się amunicja skończyła i to mi się nie podoba. Koniec? A nie, jak w Sekiro. 2 oczka. No dobra, teraz się zaczyna zabawa. O. Gro jakiś opis sytuacji, no właśnie, pozbawiony tarczy jest bardziej agresywny i stosuje bardziej zróżnicowane ataki. No pięknie, już się przyzwyczaiłem. Gdy jeden z jego kiścieni wiruje, odbije atak w kierunku gracza. Gdy oko gladiatora rozbłyska na zielono, demo wkrótce zaatakuje. Czyli dobra, jeżeli robi coś takiego, to zobaczmy. Traci coś życia? Coś tam traci, ale to... A nie! Pod koniec mu zeszło całkiem sporo. Uj! Odbił prawie w nas. Bo nam się ammo kończy tak jak gdyby. Mamy jeszcze BFG zawsze do wykorzystania, ale... Dobra, dla ciebie to rakiety. Co to za... Moment. Nie podoba mi się sytuacja, w jakiej się tu... Co to jest, panie? Skakanka? Życia. Świetnie. Świetnie. No ale za blisko to podchodzi. Dlaczego on... Gdzie są jacyś ludzie, co nam życie... O właśnie. No ale... Jak my mamy... Świetnie. No przecież... Człowieku, znaczy demonie. Może... A jakby wyciągnąć... Kurczę, tylko no nie jak odbija, tak? Źle, ale nie poszło. Trochę się zestresowałem, bo... Niewiele nam brakuje do szczęścia, ale jednocześnie... No nie jest też dobrze. O, teraz by się... No nie wierzę, a rozumiem, że my nie możemy przejść przez to coś, tak? Nie, nie możemy, to nam życie zabiera. Tnij kogoś jeszcze! Powinniśmy spróbować przypalić jakiegoś przeciwnika. Pali się? Kurczę. Najgorzej jak nam teraz skakanka odpali na to wszystko. No my praktycznie nie mamy... No właśnie. Możliwości No przecież ona... To skręca! Ja bym te żyćka podniósł. A my mamy jeszcze tego BFG? Nie, nie mamy. Świetnie. A nie, to odbije. Wow, najgorzej. W gorszym momencie się nie mogłem zatrzymać tutaj. Dobra, no, przodyć! Kurczę, ale nas dziad załatwił. Przydałaby się piłka na kogoś. Dobra, o, daj. Sprzedawca jaj, tak, te sprawy. Ale ciekawe, że dostaliśmy po drodze... No, świetnie. Jeszcze BFG, tak? Świeci się! Świeci się! To nasza szansa! 19 punktów życia. O, tak. niczego nie powstrzyma! Ziemia zostanie pożarta, bez względu na to... Głupiec! Portal gotowy. Powinniśmy ruszać. Szybko poszło, ale piekielny kapłan wyeliminowany. Od teraz zabójstwa chwały wykonywane na potężnych demonach spowodują natychmiastowe naładowanie krwawego ciosu. To co, jeszcze mamy chwilę, żeby chociaż fortecę zagłady po takim czasie warto by było odwiedzić. Enter, przytrzymaj, bo nie mogę myszki znaleźć. Gunmaker bardzo przeciążyła twoje układy. Vega nie ma żadnej kontroli nad... Gdybyś tylko nie powstrzymywał uboju, ludzkość, za którą tak walczysz, mogłaby się uratować. A teraz przywrócę do życia ikonę grzechu. To właśnie on pożre ziemię i pozostawi ją w ruinach. Życie na twojej planecie nigdy się nie odrodzi. I stanie się ona kolejnym ze światów, który doprowadzisz do zagłady. Ta twierdza stanie się twoim więzieniem. Nie masz już mocy, więc nie możesz nam zaszkodzić. A my zajmiemy się tym, co musi być zrobione. Ty no, czekaj, no my mamy jeszcze 6 baterii co najmniej. Nie no, BFG na to jak to same podstawowe demony to trochę słaba opcja chyba. Ale podoba mi się motyw, że jesteśmy tu ponownie. No siema, chochlyki. Tylko ktoś światło by mógł zapalić, żeby było coś więcej widać. Czy w ogóle to powinniśmy traktować jako misję? Wstęp do misji? Jak to wygląda? W sumie jak wszystko. Coś bym... Czyli te dwie rzeczy to są ostatnie 2 znaki zapytania? Czemu by nie? Idziemy wsadzić baterykę, o ile to oczywiście zadziała. O, jeszcze ty. Co oni się tak świecą? Przywróć zasilać, tak. Zdecydowanie przyda się nam to. Ona nie wie, że masz demoniczny tygiel. Koniec końców, właśnie to źródło zasilania, którego chciałeś się pozbyć z ziemi. Pomoże jej się teraz uratować. Misja na Strażniku 1 powiodła się. Opanowywanie ziemi przez demony ustało. Tylko ostrze Tygla Slayera może powstrzymać Tytana. Jak najszybciej dostań się do Taras Nabat, miasta strażników, gdzie odzyskasz tygiel. Bez niego nie zdołasz powstrzymać Tytana. Ustawiam portal na Taras Nabat. Ale teraz to jeszcze aktualizację ARK. Tu sieć ruchu oporu. Nadajemy na żywo z Arktycznej Strefy Bezpieczeństwa. Slayera widziano na Fobosie. Świadkowie donoszą o jego obecności w centrum dowodzenia, skąd przebił się przez hordy śmiertelnych inaczej na pokład BFG-10000. Nie możemy tego potwierdzić, lecz wielu uważa, że to właśnie Slayer zniszczył Marsa podczas próby powstrzymania dalszych postępów śmiertelnych inaczej na Ziemi. Wrócimy do sprawy, gdy pojawią się nowe informacje. To był przekaz ARK. No proszę. Czyli tak przypadkowo zniszczyliśmy tego Marsa. Sorry Mars, nic osobistego, tak? Idziemy. Kurczę, to jest tyle, że... A nie, coś tu jakby nad nami jeszcze było, ale jak się tam dostać? Ty, otwierać drzwi. To chyba będzie jakaś rzecz dostępna niebawem, tak? Jeszcze przejdźmy sobie tutaj. O, tego nie możemy zrobić. Szybko wezmę elementy broni, pancerza. No niech będzie. Na dobrą sprawę to już ostatnie rzeczy, jakie możemy to odblokować. I co ciekawe, będziemy mieli wszystkie ulepszenia broni wykupione. Co prawda nierozwinięte, tak? Bo będzie brakowało nam tych kart. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie tryby, w jakich może nasz arsenał działać, no to będzie już wszystko. I tak, nie mamy rozwiniętej wyrzutni. Zdalna detonacja. Do tej pory jakoś nie czuję tego, a może by było nieźle przy takim bosie. Leci gdzieś za jego plecami, bach, wybuch. I wcale nie trzeba było kombinować, żeby to wybuchło przy ziemi, tak? Taka zdalna detonacja na przykład przy tym, co rzuca tymi toporami. Za jego plecami. Mogłoby być niezłe. Fajnie te baterie się tu wykorzystuje. I fajnie się je zbiera, tak? Jest jakaś taka motywacja w tym wszystkim. Nie mówiąc już o tym, że samo robienie gry na 100% wcale nie jest uciążliwe, a przy okazji, no... wręcz takie... dodaje smaku, żeby... O, jeszcze to zrobić, jeszcze to, jeszcze przeszukać mapę. No dobrze. Mamy wszystkie ulepszenia. Pewnie to się przełoży na jakiś achievement na Steamie, ale tak to nic więcej. Mamy jeszcze w tym wszystkim jeden znak zapytania, do którego czuję, że dojdziemy dopiero niebawem, bo jak widać to jest w ogóle jakaś zamknięta część jeszcze naszej fortecy. Być może jak to przestanie się świecić. O, to tam jeszcze coś było na górze, a to najgorzej, że nie wiem, czy nas to przepuści. O. Albo wejdźmy teraz na górę. Gorzej jak się okaże, że to bateryjki są na to potrzebne. Oho. O, a tu mamy właśnie. Tak. Tego nie oszukamy. Tu mamy niewidzialną ścianę, która nas nie chce przepuścić dalej. A przypuszczam, że dopiero jak tam wejdziemy, będzie można odkryć sekret, który kryje się gdzieś tu na górze. Nad doktorem Hyde'em? Nie, tam z tyłu gdzieś, ale... nie wejdziemy w takim razie, zobaczymy się już w kolejnym odcinku Kantor Punktów. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle, trzymajcie się, hej hej!